Okej, w takim razie ja może się w tym czasie przywitam. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej sesji Anno. Dawno nie graliśmy, mieliśmy tak ochotę. Ta seria będzie bardzo na luzie, ponieważ będziemy sobie budować ogromne miasta. Myślę, że tak po jakimś takim dłuższym czasie miło jest wrócić do tej gry. My czekaliśmy cały czas na DLC, to co wyjdzie, jakieś tam śnieżne, że ma być z latającymi statkami. Kilka osób mnie już o to pytało, kiedy w końcu będziemy grali ponownie w Anno. Więc po prostu stwierdziliśmy, że czekamy na to DLC, a jednak w międzyczasie, jak tak sobie przeglądałem czasami te stare moje filmiki, co są na YouTubie, to zaciekawiło mnie i powiem, że kurde, pobudowałbym sobie jeszcze raz to miasto, bo to było, jest bardzo przyjemna gierka, posiedzieć przy tym 3 godzinki, to jest jak Thanos pstryka palcami, nie? Dobra, I to jest sekunda. Dobra, ustawienia gry. O, klucz mapy. Losujemy. Daj dwie cyfry. Ja biorę 8-3. A ty? 6-9. 6-9, okej. Okay. To tak naprawdę chyba działa, że to losuje nam mapę i tak, i sobie po prostu możemy ją jeszcze raz później wczytać, tak mi się wydaje. Rozmiar świata początkowego. No duża, nie? Duża. Rozmiar wyspy. Głównie duże. Trudność wyspy. Trudna, nie? Czy nie? Dobra, weźmy trudną. Żeby były duże, ale żeby tymi surowcami się męczyć trochę, nie? No. Żyzność to mała. Złoża mineralne małe. Archipelag, atol, łuk wyspowy, narożniki. Płatek śniegu? Losowy, no. Dobra, funkcje. Przychody niskie. Zwrot kosztów budowy. Brak. Przenoszenie tak. Budynków będzie płacić za przenoszenie? Nie. Uzupełnianie faktorii handlowych rzadko. Incydenty w miastach trudne. Tylko mapy duże i łatwych tych sobie weźmiemy. Częstość występowania zadań rzadko. Okręt flagowy na początek, nie? Kapitał początkowy niski. Warunki zwycięstwa. Trzeba mieć wszystko. 3 monumenty. No. Inwestorów 5000. Populacja docelowa max. Bogactwo docelowe max. Dochód docelowy. Oj, wątpię, żeśmy dochód kiedykolwiek zrobili. I dobra, jak będziemy się chcieli budować, to sobie porobimy po 2 monumenty. Najwyżej trzeci tam, jak już będziemy chcieli skończyć kiedyś, nie? Art? Dobra, nie wiem. Chodź. 1, 2, 3. Okej. Okay. Już? Dałeś boty? To już jest? Nie, teraz jeszcze boty daję. Teraz tak. Panią Jorgensen. I panią Quink. Anarchista? O co chodzi z tym anarchistą przy tym? A, czekaj, jeszcze poziom trudności tych piratów, żeby było z kim walczyć, nie? Gotowy? Piratów na maksa? No, czemu nie? Lecę na dół teraz. Ja na lewo bym popłynął jeszcze raz. Ja w prawo lecę. Dobra, widzę jakąś na lewo. To by było fajne. Tom sprawdzimy i ewentualnie Tom jeszcze, nie? Bo mam jakąś ziemniaki, pszenicę, ale ona chyba jest ma... Chociaż... Gdyby tutaj się łączyło, to by była nice, nie? Ale ona chyba nie będzie nice. Nie, ona jest mała. Kurde, już płynie tutaj ten bot. Jaki? Czerwony? Nie. Ten... Błękitny. Tam właśnie ten czerwony. Właśnie widzę go. Do góry płynie, tak? No, ja na prawo bardziej. Tam w takim razie idziemy sprawdzić. To jakby było, to jest chyba fajna wyspa. No bo to jest chyba małe, no tutaj teoretycznie... Już wiecie co? Biorę ją. Bot chce mi zabrać wyspę i nie wiem, czy ją brać. A biorę.
chairlady of the Jorgensen Foundation. I am the Princess Qing. Please, I am curious about your otherworldly customs. Ora. A competitor raised a settlement. No, 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 no. Nie, to jest inne. Dużo? Nie wrócił? Nie, no to jest to samo, co tam właśnie. No dużo. Tą dużą, tak? Tą pierwszą? Czy tą drugą? No tą, co pierwszą miałem. No to dobrze, no nice. No elegancko. No, wyspę, którą znasz. Z tą wysepką na środku, pamiętasz? A, no, no, no. To moja chyba pierwsza wyspa była. No, pierwszy raz jak graliśmy. Dobra. Okej, okay, tak się chyba możemy to budować, no. Że spoko będzie. Pozmieniali trochę, ale handel teraz lepiej będzie chyba się ustawiać, zobacz. Jak sobie wejdziesz. Nice. No kurde. To mi się podoba. Dobra. Ja sobie tak samo jak wtedy. Mam 13.02. No trzymaj się w takim razie, Bartolinix. Dobranoc. Dobra, startuj PS, jak byśmy 13.02. Co? No. Już. No i leci. No tak łatwiej jest. A dlaczego 0,2, a nie 13 równo? Bo wtedy byśmy musieli na 3,4 startować. Jak tak to ty mi powiesz, żebym wystartował i już. Jest. No to teraz rozumiem. Co było potrzebne do drugie? Chmiel na pewno. No i ta typiarka, co jej zakosiłem, wyspę znalazła trochę większą. Fuck. Ale taką bardziej zawiłem. A wziąłem tą z wyspami. Ona spoko była, nie? Polecasz? No, polecam. Ile tu potrzeba mieszkańców? Jak to się sprawdzało? Aha, tutaj można było sprawdzić. Dobra, 50. Ci jeszcze sadzą w ogóle. Tak, i drewna. Zostawmy na 50. W końcu można sobie wpisać. Jak mi tu wkurzałek skoczyło na 101 na przykład coś, jak sprzedawałem, nie? Teraz sobie mogę normalnie ustawić tam poziom. Sprzedaję z 50 na przykład. Znaczy jak powyżej 50, nie, to sprzedaję. No wiecie co? Potrzeba więcej drewna. To jest już taki wymóg na starcie. Na 4 tartaki pójdziemy. To różnie też się grywało kiedyś. Tak, zrobimy. Okej. Okay. Czy ten sięga do tego? Sięga, a ten nie sięga. Fuck.
ale mogę tu postawić. Że do magazynu wtedy nie sięgnie. Chociaż teraz chyba sięgnie. Dobra. I jeszcze jedno tu. Okej. Stare dobre Anna, nie? No co, Tom chyba bierze... Nie, Tom. Tom chyba bierze później chmiel, saletra. Saletra się na później się przyda. Ale na razie do samego chmielu. Żeby po prostu było blisko przesyłać sobie tutaj. Jest już to na te ryby, czy nie ma? Jest. Nice. Okay. Ile to? Dwie sztuki drewna. No to jest już. Ale długo płyną te statki, bo to jest duża mapa. Ile wysp tu jest w ogóle? Chmiel, papryka. Ta jest nice. Dobra, tą biorę. Faktycznie, papryka była też potrzebna, nie? O, jak potężna wyspa. Już. Teraz koło mnie, muszę ją zająć. A z czym? Papryka i skóry. Ale kijowa, ale taka ogromna zaraz koło mnie, że masakra. Później sobie możesz pracowników stąd przesyłać. Albo towary. Ważne, żeby druga taka wyspa miała na przykład złoże żelaza i węgla. Bo możesz wtedy te wszystkie fabryki przenieść. A to tu sobie mieć na czysto. Zrobić takie miasto turystyczne, to główne. Exotic, mówisz? Mister Exotic, czekajcie, u tego za ile można kupić takie coś? No nie ma. W więzieniu się chyba to w więzieniu się takie rzeczy kupuje. Musimy znaleźć więzienie. Jak to się robiło? Ctrl Shift R? Ciekawe, czy to poprawili trochę. Nie pamiętam. Nie poprawili. Jak wchodzi do marketu, to i tak porozwalane. Dachów nie widać. Szkoda. Dobra, sznapsik. Plan na sznapsika będzie. Tu jest miasto, więc nie może być. Oj, do sznapsika to będę miał kawał drogi, bo tam będzie. Albo w tym jeszcze miejscu mogę zrobić przy polach naftowych. To będzie wszystko zamieszkane raczej. Tutaj, i tutaj można by było sobie też zrobić takie pola ziemniaczane. Już nie, tutaj też będzie dom chyba ludzi mieszkać, tak mi się wydaje. Dobra. Na razie zignorujmy to, pozbierajmy troszkę drewna, pobudujemy mosty. To na pewno będę chciał pszenicę robić. To by było fajne. I czekajcie, teraz tą kamerkę w końcu poprawię. Bo to miało być chyba tak, nie? Dobrze pamiętam? Czy ja coś tam jeszcze zasłaniałem? Chyba tak to miało być. O tak, dobra. Mieliśmy się. No. Gdzie ta twoja wyspa? To gdzieś na górze, mówisz? No fajnie się robi zachód słońca. Aż tak dziwnie widzieć to w tej grze. Drewna jest na most. Dobra, no to zrobimy to tutaj, bo ja później będę mógł sobie objechać tam aż, nie? Chociaż to bym, kurde... Pola naftowe, ale w sumie pola naftowe to ja nie będę robić tutaj. Bo to będzie też niszczyć wizerunek miasta, sobie zrobimy to gdzie indziej.
Drewna nam brakuje, serio? Czekajcie, produkcja drewna. Aha, bo jedno ma na 98%. No trudno. Będą powoli to ogarniać jakoś. Na pewno trzeba będzie magazyn. Uuu, nice. Wejdzie magazyn tutaj. To na kiedyś będzie. Czekajcie, teraz czy da radę taki wysoki most? Da radę w sumie. Tak, no, tak zrobimy i tak. Okej. Okay. Tak. Pola na sumie są do wywalenia. W ogóle ich nie potrzebuję. Raz. I dwa. Kurde, ciemno się robi. No właśnie, to jest naprawdę świetna gierka według mnie. To Anno jest po prostu super. Przecież myślę, jak była beta, to... Słuchajcie, ja nie potrafię grać długo w jedną grę, ale jak była beta, to ja napierdzielałem cały czas. Co to było? Jest dźwięk dziwny. Co jest? Jakieś dziwne dźwięki tu mam u siebie. To dlatego, że jest noc, czy co? No tak. Co tam się dzieje? No jakieś takie szmery dziwne. Nie, świerszcze są. Cykady. No nie, nie. Gdy zapłaczą cykady? O, teraz też mam świerszcze. Majesty leans on me to detain any who defile her sovereign laws, including you. Attention to the admiral. Ty, jak to więzienie masz odkryte? Nie. Jak to więzienie fajnie wygląda w nocy. Oświetlone, jeszcze lampy wszystkie. Fajnie, muszę w ogóle patrzeć wszystkie te NPC. No, to kurde, te rezydencje też ładnie. Nice. Dobra, ryneczek, już wam stawiam ryneczek Lidla. To było 1 do 1, nie? 30, 30, dobra, już dobrze pamiętam. Brakuje ludzi mi, uuu, to dużo. Dobra. Dobra, coś może się zaraz wydarzyć, nie? Trzeba mieć straż pożarną pod ręką.
Już produkcja idzie. Ładna, chmiel winogron. Ale nie, chcę tą. Była ta? Ta była, czy ta? Ta, chmieli papryka. No wiem, no już trzeba postawić tutaj drugi ten magazyn w końcu. 10 drewna aż. Podobne te magazyny nawet. Teraz powinny się ogarnąć tutaj. O, pożar. Ja nie dostałem informacji. Co? Nie dostałem informacji, że pożar w mieście. Czaisz? To dziwne. Ale jak ładnie się świeci ten ogień. Dobra, ubrania. O, zapomniałem o ubraniach. Magazyn. Lepiej tutaj. Muzyczka w tej grze jest przyjemna. Informator się spalił. Siedział pewnie tutaj, nie? W domku. Zjarał. No myślicie, też czy ja potrzebuję? Nie, oni to ugaszą, zaraz będą ostatni budynek gasić, więc chyba nie potrzeba jeszcze jednej straży pożarnej do tego. Kłaścik. Łamigłówki. Znajdź i odbierz dzikie zwierzęta. Robione. Zostaliśmy na statek. Spowolnienie z powodu uszkodzeń. No to. Szał nie robi, ale jedynie to, że ono może się przydać później, nie? Tu. No bo niech sobie pływa. Ciekawe, czy on tu sięga właśnie. A, sięga. Nice. Dobra. I to fajnie wyszło, bo to mogę otoczyć nieźle. Okej. Okay. Ha, podwójna droga nam tu wyjdzie. Kurde, czyli... Prawie mi to fajnie wyszło. Tu jest mi potrzebna droga. Krzewie tu postawimy. So brave and so many lives saved. Okej. Okay. Już tą straż pożarną zrobiłem. Pytanie, jakby to się skończyło? Kurwa, smog. To z Krakowa. Albo ten, albo jak ta emotka, co jest, w sumie mem, co gościu siedzi, pali się dookoła, znaczy pies siedzi i tak, it's fine, nie? Uśmiechnięty siedzi. Okej. Okay. Quest.
tymi ja zadań jeszcze nie mam. Co ona chce? Dostarczenie towaru. Chyba cię pogrzało. Nie dam ci tego żelaza. Fuck. Fuck you. Fuck you. Dobra. Mogę już ulepszać? Nie mogę. Jeszcze brakuje ubrań? Już powinno tam ruszyć to. Zaraz. Tu trzy. Okej. Okay. I tu trzy. I będzie tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No chyba przesadziłem. Budować aż tyle. Dobra, czy to dojedzie tam? Dojedzie, spokojnie, okej. Niech lecą ubrania. Ja tu bardziej nad sznapsikiem muszę pracować, nie? Tak mi się wydaje. To tutaj coś jest, w tym miejscu. Jak dziwnie. Okej. Jak tam towary u mnie wyglądają? Wszystko rośnie. Ubrania sobie nie rosły, więc nawet dobrze, że dokupiliśmy. Okej. Cyk. Cyk. Już się przypomina, jak upychałem te budynki kiedyś. Na tej pierwszej wyspie, co miałem, to była masakra. Ty nie mogę przenieść budynku? Nazwa miasta, właśnie, nazwa miasta. Co polecacie? Jak, w co siedzimy? W gotiku może? Stara kolonia, nowa kolonia? Czy tam nowy obóz, stary obóz? Korinis? Nie przenosi się. To jest w ustawieniach gry. Czy chcesz płacić za to, czy nie przenosić? To ustawiłem, żeby nie przenosić w ogóle. No, trzeba, wiesz, ostrożnie budować. Teraz to się nie ma co śpieszyć, tak naprawdę. Można spokojnie śmigać. Mam ropę, ale i takiej u mnie nie będę robić. Zabuduję ją ziemniakami. Okej. Okay. Dobra. Raszujemy cegłówki. Jedna glina. Druga glina tu. A tu jest jeszcze jedna. Nice, tu budynki wejdą później. To zobaczymy. Okej, na razie na dwie te pójdziemy, nie? Okej, czy to do magazynu ma jakiś dostęp? Nie ma. Okej. Wiecie co? Postawię wam w takim razie tu jeden magazyn. Tu wam zaraz postawię gdzieś drugi, może w tym miejscu. Tylko pytanie, czy to tak daleko dojdzie. No, jestem ciekawy. Dotąd. Nice będzie, nie? No, pielgrzymki chodziły. Nie, no, to tak. Polskich nazw nie chciałbym, wiecie. Z jakiejś gry. Ej, może z Wiedźmina. Ale Nowigrad tutaj? Wyzima. Ej, to by była Wyzima, co? O, fajk. Pożar, którego nie znasz. O, mogę wybudować. Czemu? Nie możesz zgasić? Straży nie miałem jeszcze.
No to szybko się szkolą. Tam to jest droższe. To będą owce, a tu spróbujemy świnie zmieścić, nie? No zrobimy tak. Już nie, chciałbym tutaj większe pastwisko mieć. Oni i tak sięgają. Robię na razie tak. Temeria, ale to jest państwo, Temeria. Także nie wiem, czy to pasuje. Trochę nie bardzo chyba, nie? No jak? Aha, jeszcze nie zbudowany. Macie już. Dobra, skoro są cegłówki, tylko teraz potrzebuję jakiegoś miejsca. Tutaj chyba będzie dobre. Cyk. Teraz tak. Nie to. To. Cyk. 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 Okej. Trochę minus, bo oni nie biorą od razu z tego do tego, ale ja tutaj chcę mieć pobudowane wszystko ładnie. To jest wiadomo, gra bardziej na luzie, więc wiecie. Będziemy sobie w taki sposób to rozbudowywać powoli. Będzie większe. Ale trzeba patrzeć też na to, że później będziemy mieli miasta. Piraci są w rogu po prawej stronie. Okej. Teraz tak, cegłówki, jak to szło? One są po 30, a te minuty, czyli dwie te na jedno to dokładnie. Ładnie tak. Jak wyglądają nasze towary? Czy coś spada? Teraz zrobiliśmy dodatkowe rybki. Nie jest źle. Nie, chyba na razie spoko. Night City. Też jakiś pomysł, no. Dziwaczna wioska. Wyzima jest dziwaczną wioską. Nie no, może Wyzima zostawimy, co? W końcu ten, stolica Temerii. Ja tu sobie jeszcze jeden magazyn w tym miejscu. Zmieszczę. 4T, ziemniaki mi rosną. Tutaj sobie postawimy. Pusta pozycja. Muszę sobie coś tutaj ustawić, nie? No nie potrzebuję. Nie pamiętam, jak to się robiło. Okej, okay. Dodatkowy magazyn, już tam się trochę zapychają. Mała kasa, questy trzeba by było jakieś porobić, ale nikt nie chce dać questa. Lipa. Bo zanim zaczniemy zarabiać, to trochę potrwa. Jednego questa od niej ten wywaliłem, bo nie chciałem. To, traktaty. Poproś o zadanie. O, jest coś. Robienie fotografii, nice. Co mam jej zrobić? Zrobię ci wszystko, co chcesz. Latarnię morską. Prześli. Jeszcze coś chcesz? Nie? Tam jej komplement. Nice. Jej też damy komplement. Nice. Nie ma nic. Troszkę tam zarobiliśmy. No ja wiem, że w zimie brakuje. Ale czekajcie, bo jak jest w zima, to druga mapa w Wiedźminie to były bagna. Czyli będziemy musieli zrobić drugą wyspę bagna.
To nice, nie? Okej, okay, to już ledwo będzie sięgać, trzeba będzie zaraz postawić drugie. Nie no, muszę mieć taki prosty wyjazd chyba tutaj, nie? Nice. Trzeba trzymać miasto w dobrym stanie. Coś spada? Na razie nie. Na razie jest git. Okej. Noc się robi, czy dopiero była? A, robi się. Ej, ale podoba mi się to, że zrobili ten cykl dnia. Fajnie, fajnie to wygląda, nie? Okej, okay, miasto. Dziwaczne miasteczko portowe. Dlaczego, kurde, to się nazywa miasteczko portowe? Dlaczego to jest dziwaczne miasteczko? To ja nie rozumiem. A, brakuje siły roboczej, to ja wiem. O, w zimie zrealizował. Okej, okay, nice. Troszkę desek tam dołożył. Wiecie co, ja tych desek na razie wyłączę. Już sami sobie je produkujemy. Aha, dobra. To trzeba rozbudować, zapomniałem. Kermoren, podgrodzie, w zimę klasztorna Bagna. Przepraszam, zakrztusiłem się aż. Właśnie, Wyzima Krasztorna. Ten, Kermoren. Tak to trzeba, aż się zakrztusiłem, serio. Kaer Morhen to się pisało, nie? Kermoren. Drugie miasto może być jakimś Wyzimą, lub coś w tym stylu, nie? Co tam? Brakuje towarów? No, zaraz będzie. Żelazo, mamy dwa te, ale węgla, kurde, z węglem będzie problem. Niestety. Kolejne. Nie ma węgla. Tu węgiel z saletrą. Skóry i saletra, ale jest węgiel. Dobra, to bierzemy to w takim razie. Szlaki. Tu coś zmieniali, to jak to wygląda? Można otwórz szlak, szlak handlowy. Czemu nie mogę zrobić? Aha, szlaków czarterowych nie mogę chyba, bo jeszcze nie mam drugiej wyspy. Dlatego tak pokazuję. Mi się wydaje. Ale kurde, ale ta pogoda tutaj to jest epicka. Gdzie jest słońce? Nie ma słońca. Fuck. Trochę szkoda. Że nie ma jakiegoś ładnego słoneczka tutaj, nie? Jakby tak można było sobie oglądać. Co tam chcesz? Prawa handlowe. Dasz mi 4000? Nice. Zgadzam się. Zgadzam się na to. Proszę o sojusz. Odrzuca. Uuu, tyż. Ujo mała. Poproś o zadanie. Nie ma? Pochlebstwo? Okej. Prawa handlowe. Żądanie. Nie. Bo ona chce, żebym jej zapłacił. Prawym rogu. Dobra. Muszę wybudować ostatni ten jeszcze. A, tu straż pożarna musi być tak w ogóle. Chciałbym was poinformować.
4 drewna. O, jest questik. Czego tam chcesz? Dostarczenie towarów. Zależy co chcesz. Dotacja z miejsc. A. Okej, okay, nice. To jest questik, który nie ja mam dostarczyć jej towary, tylko ona chce skończyć te towary, z tego co wiem. Dobra. Na sprzedaż, jeśli będzie tak powyżej 50. Okej. Okay. Wystawione. Deszcz nawet pada. A ja mam pożar, powinien się ugasić szybciej. No, teraz oprawa handlowa za darmo się zgodziła. No i tak to mi się podoba. Dobra. Cegóweczki tam rosną. Co wy chcecie? Kiełbaski chcecie, tak? 5. Cyk. Raz, dwa, trzy. Tak to się robiło. Okej, już pamiętam. Tak. Okej, co ciekawe, to nie zmieszczę tutaj tych świnek wszystkich. Niestety. Ale rzeźnie. Co tak się zastanawiam, gdzie te rzeźnie teraz umieścić?